Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Andrzeju. Święta minęły, proszę pana. Mamy piękny miesiąc. Kwitnie wszystko, co się da, ale już pana nie pytam, bo... Zależy, jak ktoś ma, proszę pana, alergię, to nienawidzi maja. Ja maj kocham, bo jest nabożeństwo majowe, ulubione moje. I jak śpiewają na końcu chwalcie łąki umajone, to jest pieśń, proszę pana, kościelna, no nie liturgiczna, ale taka trochę ludowa, do Maryi, z serca śpiewana. I nieraz się to robi pod kapliczkami. Pan może nie znać tej subkultury, ale jak za daleko ktoś ma do kościoła, to można nabożeństwo majowe, czyli wyśpiewać litanie do Matki Bożej i kilka pieśni pod kapliczką w lesie. Tak, panie Wojciechu, ja jako bezbożnik stwierdzam, że często widzę, już w tym roku także widziałem, no przede wszystkim starsze panie, czasami panowie się zdarzają, którzy już od pewnego czasu odnawiali te przydrożne kapliczki, miejsca, gdzie krzyże stoją, dekorowali i teraz chyba codziennie się odbywają tam jakieś nabożeństwa, prawda? Tak, codziennie. Uświadomię pana, przez cały maj codziennie. Tak, po mszy wieczornej najczęściej w kościołach. Tak, żeby była ładna pora słońca, które się już chyli ku wieczorowi. Taką porę się dobiera. W każdym razie mamy maj, panie Wojciechu, i teraz miesiąc piękny, zaraz lato. Chciałbym powiedzieć o tym przez chwilę, żeby pan tu przynajmniej nas uświadomił, o sytuacji. Znalazłem taką notatkę, proszę pana, artykuł na temat tego, że Indianie zlinczowali Kanadyjczyka. Mieszkańcy peruwiańskiej części Amazonii oskarżyli mężczyznę o zamordowanie ich szamanki, a później zabili tegoż Kanadyjczyka. Panie Wojciechu, pan podróżował po tej Amazonii, to tam niebezpieczeństwa czyhają na białego człowieka prawie z każdej strony, ale tutaj także widać taki aspekt, że to firmy, które, koncerny, które wyrębują lasy, podpadli tym Indianom bardzo, no i stosunki Indianie, biali ludzie, przepraszam za to określenie, stały się napięte. Pan się spotykał z takimi niebezpieczeństwami? Ja się nie spotykam, bo jestem przyjemny biały człowiek i nie reprezentuję kompanii drzewnej ani takiej, która ropy czy gazu szuka w lesie tropikalnym. Nie jestem Kanadyjczykiem i więc jeszcze gadam po hiszpańsku, więc nie miałem kłopotu. Napięcia są, proszę pana, tam posterunków policyjnych jest niewiele w Amazonii. Tutaj mówimy o Amazonii peruwiańskiej. To może być brazylijska, ekwadorska, wszystko jedno, kolumbijska, mało posterunków policji na ogromnym obszarze, którym rządzą Indianie. I tych Indian bardzo często się namawia do tego, żeby sami się rządzili, ponieważ państwo nie jest w stanie tam wkroczyć, to państwo udaje, że Indianom oddaje władzę. Bo gdyby państwo nie udawało, to by wszyscy mieli do państwa pretensje, to dlaczego nie zarządzacie tym terenem? I państwo wtedy odpowiada, no nie, nie, Indianie niech się sami rządzą, Indios sin fronteras, nie ma granic, oni tam mają plemiona po obu stronach granicy, niech oni tam sami swoimi sprawami zarządzają. Trochę tak jak dzielnice w Paryżu, które oddaliśmy dżihadystom. I oni mają teraz szariat w Szwecji, w 54 miejscach, we Francji i tak dalej. Na tej zasadzie działają te indiańskie społeczności. Czyli prawodawstwo to takie, no powiedziałbym, państwowe w ogóle nie działa. Tam tu jest właśnie napisane, że mieszkańcy wiosek w rejonach oddalonych od większych miast w Peru często karzą podejrzanych o popełnienie przestępstw zgodnie z lokalnymi zwyczajami, obywając się bez państwowego wymiaru sprawiedliwości. I co, jak ktoś tam zostanie skazany na karę śmierci, to później państwo nie dochodzi, czy słusznie? Raczej nie, bo wtedy państwo mogłoby w czasie dochodzenia również zawisnąć na suchej gałęzi. Tego faceta powieszono, tam jakiś filmik jest, że był duszony. No nie wiemy, czy go na gałęzi powiesili, czy po prostu mu pętle założyli na szyję i ciągnęli w dwie strony. Okropna rzecz, ale on wcześniej do tej szamanki chodził, czegoś chciał, może tam ajałaski zażywał albo innych rzeczy, a potem z niewiadomych powodów zastrzelił ją. Ona była działaczką indiańską w stosunkach z państwem peruwiańskim i stąd te wszystkie supozycje, że być może chodzi o ropę i drewno, to niekoniecznie musi być prawdą. Może poszło po prostu o coś innego, o pieniądze mogło pójść. Żeby skończyć ten wątek, proszę pana, to i nowoczesność tam wkroczyła, bo jest tak, że napisane tak, że w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie pokazujące lincz na Kanadyjczyku.
Wszystko nagrywają, proszę pana, nawet w Puszczy Amazońskiej się okazuje. Ależ oczywiście przychodzi jakaś telefonia komórkowa, ci Indianie mają bardzo daleko do sąsiada. Wystarczy postawić kilka anten w kluczowych punktach wzdłuż rzeki i ci Indianie sobie wychodzą z gąszczów w pobliże takiej anteny i łapią zasięg komórkowy, a ktoś ich kasuje. A skąd mają pieniądze? Ano bo ten sam ktoś, kto postawił telefonię komórkową, kilkadziesiąt masztów tu i tam w kluczowych miejscach, jak panu powiedziałem, ten sam ktoś jednocześnie za jakiś czas kupuje ziemię od Indian po to, żeby zrobić wyrąb lasu tropikalnego bądź pozyskać ropę. I tak to, proszę pana, wygląda. Najpierw skusić komóreczką dla tych Indian, którzy w normalnych warunkach nie widywaliby się miesiącami. Taka komórka to jest przedmiot najwyższego pożądania. I dlatego bardzo się szybko uczą komórek, internetu się nauczyli szybko, e-maile wysyłać się dosyć nauczyli szybko, wysyłali jakiegoś jednego do szkoły, żeby za nich pisał. Nie mają, proszę pana, porządnych gaci, a mają komórki. Panie Wojciech, to teraz do Polski. Tydzień temu już prawie o tym zaczęliśmy mówić, ale nie chciałem, żebyśmy w nastroju świątecznym o wielkich pieniądzach mówili. Ale powiedzmy, protest rodzin, bo tak trzeba powiedzieć, rodziców i dzieci, z niepełnosprawnością spowodował, że rozpoczęła się dyskusja na temat finansowania ich rehabilitacji, leczenia, w ogóle życia, no bo to niesamodzielni ludzie. I żeby podwyższyć te świadczenia rehabilitacyjne i inne, premier, którego pan określa, że taki sam jak Mazowiecki, ale to premier Mateusz Morawiecki, powiedział o nowym podatku, proszę pana, ogólnie rzecz ujmując nazywany jest daniną solidarnościową. Inaczej mówiąc, bogaci mają płacić na tych, którzy pieniędzy potrzebują, na przykład na rehabilitację. Dobry to pomysł, proszę pana? To zależy dla kogo. Po pierwsze, premier Morawiecki nie zna języka polskiego. Otóż danina to jest coś, co się daje. A w tym przypadku on chce zabrać przemocą ludziom, których sam wyznaczy tę grupę, bogatych, najbogatszych, on ją wyznaczy. On stwierdzi, gdzie jest granica pomiędzy bogatym a niebogatym. I przemocą tym ludziom zabierze pieniądze po to, żeby rozdać innym ludziom, którzy tych pieniędzy nie zarobili. A skoro ich nie zarobili, to uważam, że nie mają do tego prawa. Tylko moja wizja państwa jest trochę inna niż pańska. Pan jest za tym, żeby państwo się zabierało te pieniądze, ludziom zabierało i opiekowało się jakimiś innymi ludźmi i panu się to ogólnie podoba, bo ci ludzie przecież niesamodzielni, mają chore dziecko, to się trzeba ulitować. Proszę pana, życie nie jest sprawiedliwe. Życie nie jest sprawiedliwe, to nie jest ochronka. Komuś się przydarzyło dziecko, nieszczęście. Niepełnosprawne. Komuś się przydarza własna niepełnosprawność, też nieszczęście. I ja operuję wizją państwa, przy którym to nie jest interes władzy, żeby się takimi ludźmi zajmować. Tylko to jest mój osobisty interes, żeby wpłacić na jakiś caritas na przykład. Jak jestem bogaczem i sam siebie uważam za bogacza, to ja wtedy wpłacam z tego, co mi zbywa. Ale nie jest rolą państwa i władzy i premiera Morawieckiego. Jest rolą państwa. Panie Wojciechu, istnieje w naszym kraju coś takiego jak Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON. Który trzeba zlikwidować i powinny się takimi funduszami zajmować instytucje kościelne, charytatywne, Soros, niech z Fundacji Batorego zamiast finansować lesbijki, niech zacznie wpłacać na kulawy. Panie Wojciechu, ale z tego funduszu na przykład były mąż córki byłego prezydenta, nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wyszarpnął, proszę pana, kilkanaście milionów złotych. Do dzisiaj się toczy sprawa, jeśli o to chodzi. Czyli tam pieniądze są, panie Wojciechu, to może przypilnować tego, żeby one nie szły gdzieś tam na rozkusz, jak to się mówi, tylko żeby były racjonalnie wydatkowane. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby zostawić ludziom więcej pieniędzy w kieszeni i niech oni sami decydują, komu chcą pomóc. Działało przez setki lat w ten sposób, znajdowano sposoby radzenia sobie, kiedy jeszcze emerytur nie było i było dobrze. W tej chwili premier Morawiecki, przepraszam, miał konflikt, kiedy w siedzibie Sejmu protestowali rodzice niepełnosprawnych dzieci swoich i postanowił zgasić konfliktu potokiem cudzych pieniędzy zamiast załatwić sprawę. To nie on powinien odsysać pieniądze i potem zalewać sikawką z pieniędzmi kolejny konflikt, tylko powinien rozwiązać sprawę, załatwić sprawę. Kolejny podatek, proszę pana, premier powiedział, że danina ma dotknąć tylko najbogatszych, a jednocześnie mówił wcześniej
o wspieraniu prywatnych przedsiębiorców, czyli tych samych, których chce za chwilę okraść. Dajcie ludziom zarobić, a ludzie sami sobie nawzajem będą pomagać i niepotrzebna będzie ta instytucja, którą okradł były mąż byłej. Tak, panie Wojciechu, no i tak jak pan powiedział, tu danina się nazywa, to jest podatek, więc nie przypuszczam, żeby to było sprawiedliwe, to na pewno nie, czy logiczne rozwiązanie, ale już dłużej nie możemy dyskutować na ten temat i na żaden inny, bo czas nam się skończył, a więc kończymy. Dziękujemy za uwagę, spotykamy się za tydzień. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.